Edwina, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku idziemy do Fast Arcade. Zrobić zdjęcie ostatniemu wycinkowi. Lefty tu jest na automacie. No i tak, będziemy szli dzisiaj też do Daycare. Ponownie do Daycare Therapy. Do teatru w Daycare. Bo tam, no obraz, no. Więc no. Jestem bardzo ciekaw, co się za tym obrazem kryje. I pierdoli, że mi wysrało gry. Ja pierdzielę. Naprawdę mi wywaliło grę. Gra wzięła i się wypier... No. Także ten. Ja oczywiście postaram się zrobić wszystkie achievementy w tej grze. Tak, postaram się. Chciałbym bardzo mieć wszystkie achievementy, chciałbym mieć tę grę na 100% zakończoną. Lecz wiem, że na pewno mi się to nie uda. Jeśli będzie taki achievement, przejść grę z ani jedną śmiercią, to ja się chyba zatłukę. Chciałbym szczerze, bardzo chciałbym zobaczyć statystyki, w jakim pomieszczeniu ile godzin spędziłem i łącznie ile godzin spędziłem i ile na przykład dany animator mnie jumpscare'ował, ile wszystkie jumpscare'y mnie, ile razy security boty mnie nakryły, ile razy, nie wiem, otworzyłem prezent, ile zdobyłem, otworzyłem prezentów z ilu... Oj, oj, oj. Ile na przykład, nie wiem, tych wiadomości, toreb, ile zdobyłem z tych do zdobycia. Jestem naprawdę bardzo kuźwa, wywaliło mi grę, bardzo, bardzo ciekaw. Więc sobie może na szybko teraz zobaczę, jakie osiągnięcia mogę zrobić. Mogę osiągnięcia zobaczyć, czy nie mogę? Mam 51% zakończoną grę. No, nie mogę zobaczyć. Oj, no to przykro. Bardzo przykro. No co no. Pójdziemy do Fast Arcade, zrobimy zdjęcie wycinkowi, wrócimy, pójdziemy do Daycare, więc będzie latania windą, niestety. No i no. Będzie ciekawie. Więc przypuszczam, że ten odcinek będzie trwać 40 minut. Nie wykluczone, że to będzie najdłuższy odcinek z Security Breach. Jest niewykluczone. Bo o ile to jest to, to wiem, co się tam kryje za tym, przez te wycinki. Jeśli to się tam kryje, co myślę, że się tam kryje, to trochę nad tym spędzę. Trochę godzin. Dni. Jeśli chcę to przejść. Ale spróbuję. Spróbuję. Tak. Spróbuję. Ale jak na razie i w ogóle wiem, że jest ponoć jakiś survival mode dodany. Nightmare. Blind mode to jest popier niemożliwe. W FNAF-ie 4 blind mode jeszcze rozumiem, ale... F Security Breach? To jest coś chore. Więc blind mode na pewno odpada. Chociaż, jakbyśmy mieli w prawym dolnym rogu kamerkę, w sensie mapkę. A nie, no to by było do dupy. Bo tak bym nic nie widział, no to co? Może max jeden odcinek, dwa, trzy bym z tego nagrał i na pewno nie cały serii. Ale tak. Odpowiadam na pytania. Widzę DC Ruins? Nagram. Tak. Nagram.
Proszę nie pytać głupio, bo nagram. A my lecimy do Fast Arcade'u. A brakuje mi muzyczki z Daker i to bardzo. Czy tu będzie Fredo potrzebny? Myślę, że chyba nie. W ogóle ostatnio tu byliśmy w odcinku z Music Manem. To były czasy Music Mando. Przepraszam, kocham te piosenki. Ja bardzo nie chciałem tu wracać. Jesteśmy tu tylko w jednym celu. On setynia. Ale zajebiste. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Czy będą tu animatrony znowu, czy nie? Bo słyszę tego pieprzonego kurczaka. Boże, się zesrałem. Siema, my tu tylko... Kuźwa mać! Kuźwa! Odwal się ode mnie, kurczaku, chory na łeb. Z padaczką. No nie możesz! Jeśli pojawi się za mną, to się... Wkusie. Ostatni wycinek. Boń. Princess Quest. Mogę zagrać? To jest dwójka. Jedynka będzie u Wani. O Boże, to będzie w Azerblaście. Jezus. Boże, nie. Jak? Co, kuźwa? Przepraszam bardzo, co? Że co, kur... Nie, ja jestem... Wkurzony. Bo jeśli ja teraz zginę, to się wkurzę i to bardzo. Bo ja tyle będę musiał nadrabiać, że to się w dupie nie mieści. Żaden zasraniec mi tego nie spartoczy. Boże, zasranica też! Scott piszący backfix. Tin 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 tin. Ta muzyczka jeszcze raz nas będzie czekała. Więc no, bo w poprzednim odcinku mówiłem, że jeszcze z 5, no to po tym odcinku tak myślę, że jeszcze 4. W sensie, zrobię odcinek jeszcze z Princess Questów, z minigierki. Może uda mi się do golfa dostać, tak samo do kręgli. No i to zakończenie, no to w sumie jeszcze 5 odcinków myślę zrobię. Dobra, może 7. No bo zrobię zakończenie to dla VIP-ów, innym wyjściem jeszcze. I no więc, max naprawdę 8 odcinków się spodziewajcie jeszcze z tej gry. To będzie koniec. Do wydania. Kuźw! Do wydania!
Ruinsów. Właśnie mam zamiar z czymś takim uczestniczyć. Czymś, co się pojawia za mną. Szybciej, szybciej, szybciej. Ja nie mogę już. A widzisz! Nie mogę! Dobra, jest. No i teraz zapraszam do Daker. Did you know that everyone loves pizza? Yes, it's true. Based on a double-blind study from a leading Fazbear publication and scientists, 100% of those questioned would choose pizza over any other food group, even people with wheat and dairy allergies. This has been another fun Faz fact. Moink. I zapraszam bardzo serdecznie do Daker. Boink, 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 boink. Lecimy do teatru. A w teatrze to już sami zobaczycie mój wielki rage. W tym i chyba w następnym odcinku. Tak mi się wydaje, że zrobię z tego dwa odcinki. Ja chcę to zrobić znowu. Piękne. A bym znowu to zrobił? Czy on się w końcu wkurzy? Mam wrażenie, że głos mu się zmienia. Piękne. A szkoda, że się już tam nie dostaniemy. Oj, trudno. Jedynie tam. Tam. Tędy. I tam właśnie idziemy się udać. Boże. Siema. Siema na manko. Tickets. A ja byłem tam przy Tickets, no. Tam byłem. Tam było wejście do Tickets, a my lecimy tu. Tu, albo nie. Oj, oj, oj! Mamy wszystko. Boże, się zestrałem. To są drzwi. O, wow. Rozwalony security. O! Fasmofobia, korki! Fajna piłka. Pewno, że faktycznie wejdźmy tu. Musi się tam dać wejść. Jak? No nie, no musi. Musi się dać tam wejść, no właśnie. To jest wejście do Dejk. No tak czy siak, to jest to wejście, o którym wam mówiłem. Nie gadaj, że Grzesiu utknąłeś. Grzesiu, coś ty zrobił. Właśnie. No bo ktoś tu musiał postawić to pieprzonego bota, kuźwa. Jest! Oj, Grzesiu, ty żeś pasz, kurowiec niezły. No, oj. Oj. Oj.
no bym skoczył może. Dobra, ale my idziemy tu. Wszędzie są te rozwalone boty. Prezent? Tutaj jest prezent. Tak, Golden Moon. Jest, mamy wszystkie złote maskotki. No i torba. Arcade con. To pom. Buty, no i dobra. Ja będę tego żałował. Będę bardzo tego żałował. Już tego żałuję. Już bardzo tego żałuję. Oj. Nie zawin... No nie! Coś ci robisz? Balloon Boy. Balonik. Balon. O, to mam zbiar, dobra. Nie zdobędę tego. No nie, straciłem i tak. Oj. Czemu tu jest ciemno? Oj, tu nie powinno być ciemno. Halo. To co, tak można? Co za ptaki posyrane jakieś? Won mi stąd, to już na pewno jest przeszkoda. To, ja chcę moją czapeczkę latającą. O nie! Czy to nie to nietoperze chyba? O nie! Oj. Są te skrzynki. Mam balona? Nie mam. Tego. Nie dam rady. Wiem, że będą tu takie fioletowe te maźnie. I to ma nawiązywać do pana Springusia. Ja w temacie mam wchodzić. Nie. W sensie mam w nie jakby dawać się zabić i w nie wchodzić. Dobranoc. Siema Moon Drop. Ha, bo Muni San, ha. Śmieszne. Uśmiech to ma ładny. Nie, to jest to złe. Nie! Co ty robisz? Ściziu! Nie!